Z Ewangelii według świętego Łukasza. Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas, tak jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa. Postanowiłem więc ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono. Potem powrócił Jezus mocą ducha do Galilei, a wieść o nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, wystawiany przez wszystkich. Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana. Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł, a oczy wszystkich w synagodze były w nim utkwione. Począł więc mówić do nich: Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli. Całe to niedzielne Słowo Boże, więc ta Ewangelia, którą przed chwilą usłyszeliśmy, ale również pierwsze czytanie, w którym dowiadujemy się o odczytaniu Księgi Prawa, które wzbudziło wielkie poruszenie w Jerozolimie, oraz drugie czytanie, w którym Święty Paweł mówi o wielkiej roli Ducha Świętego w naszym życiu, tak naprawdę kierują nas w stronę refleksji nad działaniem Bożej woli w naszym życiu. I pokazują wzajemne powiązanie dwóch elementów. Z jednej strony Słowa Bożego, które jest w Piśmie Świętym, oraz Ducha Świętego. Duch Święty od początku posługiwania Chrystusa jest obecny bardzo mocno w Jego życiu. To Duch wstępuje na Niego w momencie chrztu, to Duch wyprowadza Go na pustynię, a dzisiejsza Ewangelia mówi, że w mocy Ducha Jezus przybywa do Galilei. Rozpoczyna swoje nauczanie w synagodze w Nazarecie, czyli w miejscu, z którego pochodzi i w którym przeżył całe swoje dzieciństwo. I nie ma w tym nic dziwnego. Ewangelia mówi, że swoim zwyczajem udał się do synagogi, co nikogo nie zdziwiło. Również powstał, aby czytać, wybrał fragment o Mesjaszu. To wszystko rzeczy naturalne, które nikogo zapewne by nie zdziwiły. Każdy Żyd mógł dowolnie wybierać fragmenty i odczytywać je dla całej wspólnoty, a później wygłaszać krótkie kazania na ich temat. Ale po odczytaniu słowa Jezus robi coś innego. Zamyka księgę i zajmuje swoje miejsce. I wtedy oczy wszystkich były w nim utkwione, a on w komentarzu mówi tylko jedno zdanie. Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście usłyszeli. I to jedno krótkie zdanie tak naprawdę jest całkowicie bez precedensu. Bo dla Żydów całe Pismo tak naprawdę było opisem wielkiej historii, wielkich wydarzeń, cudownych rzeczy, które Pan Bóg zdziałał w ich życiu. Było też obietnicą, trochę niejasną i trochę niezrozumiałą, dlatego wszyscy próbowali się roztrząsać na tym, co te słowa mogą znaczyć. A Jezus mówi coś zupełnie innego. Te słowa, które były przez wieki uśpione, dzisiaj się zbudziły. Dziś wypełniły się te słowa. Już nie potrzeba żadnego komentarza. Ja jestem najlepszym komentarzem tego Słowa Bożego. Duch Święty, który jest we mnie, pomaga mi zrozumieć Słowo Boże. Popatrzcie na mnie, patrzcie na moje czyny, a zrozumicie, co Pan Bóg chce prawdziwie wam przekazywać. I to dzisiejsze Słowo Boże ma fundamentalne znaczenie dla każdego z nas, bo pokazuje w praktyce, jak Pan Bóg mówi do nas w naszym życiu. I można powiedzieć, że odpowiedź jest prosta i znana, że w Piśmie Świętym. Tylko czy my zupełnie w to wierzymy? Czy przypadkiem nie jest tak, że Pismo Święte faktycznie stało się dla nas tylko opisem cudownych wydarzeń, cudów dokonywanych przez Jezusa, może wspaniałej nauki, ale która kiedyś była i może często nie sięgamy do Pisma Świętego z takim nastawieniem. No, my wiemy, co tam pisze. Ale tak naprawdę Jezus pokazuje dzisiaj, że nic nie wiemy o Słowie Bożym, że Słowo Boże jest uśpione dla każdego z nas i dopiero Duch Święty pomaga nam zbudzić je do życia, do naszego życia. I pytanie tylko, czy pozwolimy Duchowi Świętemu na to przebudzenie? Czy pozwolimy na to, żeby to Słowo Boże w naszym życiu zaczęło działać? Aby tak się stało, to musimy po pierwsze uznać, że nie jesteśmy samowystarczalni, że Pan Bóg ma plan na nasze życie. I to jest plan, który nie zawsze nam się po ludzku spodoba i nie zawsze po ludzku będzie prosty. Że będzie to może często rzecz, która bardzo wiele od nas wymaga.
Chciejmy prawdziwie, wsłuchując się w tą dzisiejszą Ewangelię, ale i pozostałe czytania, zastanawiać się nad tym, czy jesteśmy gotowi na to, aby prawdziwie wola Pana Boga w naszym życiu się ujawniała.